Cześć, witaj na kanale Smacznie na talerzu. Dzisiaj przepis na soczyste kąski kurczaka w ziołowym cieście naleśnikowym. U nas tradycyjnie podane z ziemniaczkami z wody oraz surówką z czerwonej kapusty. Filety płuczemy pod bieżącą zimną wodą, osuszamy i usuwamy błonki. Następnie kroimy w cienkie paski. Układamy na desce, przykrywamy folią starczową i delikatnie rozbijamy tłuczkiem do mięsa. Oprószamy solą, pieprzem oraz papryką słodką z obu stron. Przyprawione mięso przekładamy do miski i wkładamy do lodówki na około 30 minut. Podczas kiedy mięso jest w lodówce i nabiera aromatów, możemy zabrać się za przygotowanie ciasta naleśnikowego. W misce umieszczamy jedną szklankę mąki, łyżeczkę ziół prowansalskich, pół łyżeczki granulowanego czosnku, pół łyżeczki majeranku i jedno jajko. Zalewamy wszystko połową szklanki mleka, dodajemy jedną łyżkę posiekanej natki pietruszki i mieszamy ze sobą wszystkie składniki do uzyskania gęstego, jednolitego ciasta. Wkładamy wcześniej zamarynowane mięso i mieszamy tak, aby wszystkie kawałki były oblepione ciastem. Na dobrze rozgrzany olej wkładamy kąski mięsa i smażymy na złoto-brązowy kolor. Gotowe mięso wyciągamy łyżką cecakową bądź widelcem i kładziemy na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym, aby odsączyć nadmiar tłuszczu. I to wszystko, mamy już pyszny, smaczny i aromatyczny obiad gotowy. Mam nadzieję, że filmik i przepis Ci się podobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę lub komentarz. I oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco.